Czytając od, może od końcowego bliska, tak, no na pewno wynik dla nas bardzo niekorzystny, ze względu na to, że to jest czwarta porażka z rzędu. Początek spotkania, pierwsze te 20 minut, około 20 minut do straty bramki, problem mojego zespołu przede wszystkim po odbiorze piłki, bo pierwsze podanie było bardzo dużo niecelnych, 6-7, kiedy to były możliwości tak naprawdę sfinalizowania akcji. Nie wiem, jaki miał wpływ to akurat na mój zespół, dlaczego tak się zachowywali gdzieś w końcowej, czy bliżej bramki Polaczka, tym wolniej, tym gdzieś tam niedokładniej. No ale kiedy straciliśmy bramkę, nic innego nie mogliśmy zrobić, jak być przede wszystkim wysoko, bardzo wysoko na przeciwnika. Nieraz pokazaliśmy, że potrafimy grać wysokim pressingiem, ale to dzisiaj za mało, żeby to spotkanie przynajmniej zremisować, ponieważ dwa nasze ewidentne, proste błędy zdecydowały o tym, że wracamy do Grudziądza bez punktów. Zespół pokazał to, co dziś prezentowaliśmy, jeśli chodzi o styl. Tutaj nic nie zmienialiśmy, staraliśmy się przerywać przy piłce, tworzyć akcje, ale mówię, dzisiaj na zespół z Bielska Białej było to widocznie za mało. To tyle. Nie chcę tutaj zabierać więcej czasu. Nie ma Krzysztofa, ale oczywiście mu gratuluję za zwycięstwo. Tak bywa. My musimy się zabrać do kupy. Jest sporo meczy, natomiast myślę, że wiemy, co nam brakuje, jakie wnioski wyciągnę z tych porażek, bo one się nakładają, a pewnie i zawodnicy inaczej to znoszą, inaczej ja i inaczej mój cały sztab. Także kilka dni, myślę, że intensywnej pracy, ale to zobaczymy, jak przyjdzie do Grudziądza. Dziękuję. Dziękuję, panie trenerze. Czy mają państwo jakieś pytania? Jest Przemek. Przemek od Rybniak, Dziennik Zachodniczy. Panie trenerze, chciałem spytać, ponieważ już to już, tak jak pan wspomniał, czwarta porażka z rzędu, wy dosyć odważnie weszliście w tę ligę, gracie ofensywnie, w waszych meczach pada najwięcej bramek. Czy po tych czterech porażkach będzie pan dalej wierny tej filozofii, żeby grać ofensywną, otwartą piłkę? Czy gdzieś przewiduje pan, że jakieś zmiany tutaj będą wprowadzone? Bo mało który zespół przyjeżdża do Bielska jeszcze jako Beniaminek i gra tak odważnie, jak dzisiaj momentami to pokazaliście. Nie jestem składać deklaracji, bo tu wiadomo, że po czterech porażkach to mógłbym tylko powiedzieć, nie wiem, czy będę jutro trenerem Olimpii, tak? Ale tak na poważnie, teraz na serio, to tym się nie stresuję, śpię spokojnie. Filozofię oczywiście wprowadzam od dłuższego czasu, kiedy jestem trenerem w Grudziądzu, natomiast różne fazy mieliśmy dzisiaj tego meczu. Natomiast ułożyła ta pierwsza bramka, że musieliśmy wyjść bardzo, bardzo wysoko, niestety kosztem energii, którą no, gdzieś może w końcówce nam zbrakło. Natomiast mówię, no, mamy wielu młodych chłopaków, piłkarzy, którzy no, są gdzieś tam może jedni na dorobku, drudzy dopiero wchodzą w pierwszą ligę. Ale to, co pan powiedział, no, to są cztery porażki i wiemy, patrzymy, że przez pryzmat punktów jest to za mało. Na każdy mecz inny plan, pomysł. Natomiast nie mógłbym zmieniać za dużo, bo bym niektórych tutaj tych chłopaków zabił, tak? Jak można powiedzieć, bo robimy coś, wierzymy w to, że to kiedyś efekt przyniesie, ale mówię, na jak długo to zobaczymy. Thank you.